witajcie na moim kanale. Chwilę mnie nie było. Wiadomo, jaką mamy sytuację. Nie wiadomo, no może nie wiadomo, ale tak prawdę mówiąc, od października zeszłego roku u mnie non-stop pada, i kapie, i mrzawka, i ulewa, i burza. Wiatr tu już, jak sami słyszycie pewnie, u mnie standardówka, norma. Także tutaj akurat nic dziwnego. Jadę właśnie do paczkomatu. Zamówiłem sobie jedną rzecz do roweru. Akurat jest okazja. Kuriera oczywiście, tego pana nie pozdrawiamy. Mimo że byłem w domu. Oczywiście przyszła za chwilę informacja elektroniczna, że on sobie odebrać paczuszkę. No więc sobie jadę. Pomyślałem, Zrobimy przy okazji jakiś unboxing. Pewnie będziecie już wiedzieć, bo będzie to w tytule. Także nie jest to jakaś tajemnica, ale myślę sobie, że gdzieś tutaj, jak odbiorę ją tylko, to ile będzie na miejscu, sobie gdzieś tutaj przyparkuję, pokażę, co tam sobie zamówiłem. Dodam, że polowałem na tą rzecz od, no dobra, mogę w sumie powiedzieć, na tą torbę, na kierolkę od początku roku. Dopiero teraz jakoś pojawiła się niedawno w sprzedaży, no to czym prędzej postanowiłem ją zakupić. Jak dojadę, otworzę, pokażę i tyle. To do następnego. Szczerze, zajdzie mi to chwilę, ale będzie ok. No witajcie ponownie. Paczuszka już odebrana. Lecimy sobie na jakąś miejscóweczkę. Zrobimy jakiś unboxing. Dzisiaj u mnie jest akurat ładnie. Z tym, że ten wiatr to po prostu jest jakieś nieporozumienie. No, także mówię. Dojadę gdzieś, pokażę, jak to wygląda, co to w ogóle przyszło, bo sam jestem ciekawy. Witam ponownie. Jestem już na miejscu. Paczuszka, jak widać, jest. Otwieramy. Kuleczki, nie kuleczki. O, to co? Jakieś podziewia. No jest to torba na kierownicę firmy Rafa. Tak ona wygląda. Mamy jakieś rzeczy. Są nam te szybko złączki. Jedna kieszeń. No, a to co? O. Pasek jeszcze do niej jest. Metalowe klamry. Ja tu pasek na razie niech sobie poczeka. Zobaczmy, jak to wygląda. Inna rzecz na telefon na przykład. Druga kieszeń. Oj, oj, co to jest? Matko Boska. Tak to wygląda w środku. Jakieś przygródki są. Jakieś klucze można tu wrzucić. Ogólna jej pojemność to jest 2 litry. Pasek jest odblaskowy. Zaraz będę ją pewnie tutaj montował na rower. Na kierownicę. Jak to zrobię, to też pewnie się włączę z kamerą, pokażę, jak to wygląda. Pasek, zobaczmy. Metalowe klamry. Pewnie tu. Aha. No takie cóż. Tak to
wygląda w całości. My go zwiniemy. Zobaczymy z powrotem. Mówię, pół roku na nią polowałem, nie było jej dostępnej sprzedaży. Gdzieś tam po jakichś ebajach i tak dalej, ale to za takie pieniążki, że ho, ho, ho. Myślę, że pod filmem dam linka do strony tej torebki, do producenta. Cena jej to jest około 200 zł. Plus minus tam po przeliczeniu, bo to chyba jest 45 euro, jakoś tak. Tu jeszcze jest jakieś ten. No, producent zapewnia, że ona jest wodoodporna, z materiału wodoodpornego, ale jak tak czytałem po internecie, to było sporo właśnie komentarzy, że jednak nie jest i przecieka i tak dalej. Zobaczmy, jak ten zamek to wygląda. No tak to wygląda. Także nie wiem, nie będę się wypowiadał jeszcze na ten temat, bo i nie testowałem. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać. Mi chodziło głównie, żeby tutaj jakieś sobie wrzucić telefon, klucze, nie wozić się z jakimiś plecakami i tak dalej. Bo telefonu raczej nie włożę w koszulce z tyłu w kieszeni, bo zaraz będzie cały mokry, jakbym go wrzucił do wody. Za chwilę ją zamontuję na kierownicy i zrobimy sobie mały taki, nie wiem, test, przejazd, cokolwiek. Byście zobaczyli po prostu, jak to wygląda. Ja się w tej chwili rozłączam, zaraz zakładam. Tak to wygląda, jak macie jakieś pytania odnośnie jej. Prawdopodobnie jak ją przetestuję, to zrobię jakiś filmik. No, generalnie mam bardzo dużo od was pytań, czy to na YouTubie, czy na Instagramie, na temat roweru. A jak się jeździ, a dlaczego nie mogę kupić i tak dalej. To myślę, że sobie zrobimy taki filmik jeszcze. Opowiem, jak rower wygląda, no po jakimś tam czasie, kiedy ja go od września go mam, no mamy czerwiec, no to jest blisko rok czasu. Trochę mało jeździłem ostatnio, tak jak mówię, non stop padało, non stop deszcze, non stop burze, cały czas. Nie było jak, nie lubię jeździć też za bardzo po deszczu, także raczej siedziałem na chacie, a jak była jakaś pogoda, takie okienko, to miałem inne swoje zajęcia i myślę, że taki filmik zrobię. Po prostu wykryłem w nim jeden taki mankament, no nie wiem, jak to nazwać. Opowiem wam o tym w kolejnym filmie, a sprawa dotyczy się konkretnie mocowania siodełka. Także dobra, ja już kończę przynudzać. Za chwilę zakładam tą torebkę i się jeszcze odezwę. No jestem. Tak to wygląda. Nie przeszkadza tutaj uchwyt na Garmina. Wszystko ładnie się wkomponowało, wpasowało. Także to z boku to wygląda. Cała torebka się opiera tutaj na linkach. Że nic tu za bardzo nie powinno się bujać, latać. W razie dwóch jest tu jeszcze sprzączka, którą można zahaczyć o ramę. Ja póki co tego robić nie chcę. Patrzę, jak to będzie wyglądać w ten sposób. Ona ma jeszcze funkcję przewieszenia ją o ramę. Zaraz też jeszcze przełożę i pokażę, jak to wygląda na ramię. Mam nadzieję, że to będzie się dobrze spisywać i będzie to miało sens. No jestem. Tak to wygląda na ramię. Na szybko wrzucone. Akurat po tamtej stronie wypadło. Fajne to jest, bo bardzo szybko można cyk zamontować, zdemontować. O. Tak to wygląda z tej strony, jakby od tej frontalnej, tak mniej więcej by to wyglądało. Myślę, że jest nawet ok, ale mówię, dla mnie ta torebka jest typowa na kierownicę, nie będę jej raczej woził na ramię. No, to także dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku. Spodziewajcie się niedługo jakiegoś filmiku z testu tej torebki. Może pojedziemy po deszczu, zobaczymy, jak to będzie. Może nas zaskoczy, może nie.
też będę chciał nagrać filmik właśnie o tym, co mówiłem wcześniej, o rowerze, bo dużo pytacie o niego, o ten mankament, który w nim sobie wyczaiłem po pewnym czasie. Także ja Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i wypatrujcie niebawem nowych filmików. To tyle, trzymajcie się. Hej. Na chwileczkę. Tak to wygląda w praniu. Torebka ładnie się tu opiera na linkach. Nie ma potrzeby i chyba dociskania do ramy. Jest ok. Garminowi to nie przeszkadza. Lampka jakaś tam wisi. Coś tu się dzieje. Także tyle. Jeszcze raz trzymajcie się zdrowo, ciepło. Uważajcie na siebie. I do następnego. Pozdrawiam. No słówko do Was w uzupełnieniu tego unboxingu. Dlaczego Rafa? Dlaczego ta torebka? Powiem Wam tak, dużo szukałem, dużo czytałem po internetach. Generalnie nie chciałem takiej, jakby to powiedzieć, stożkowatej, owalnej, tylko po prostu z płaskim dnem. Typowy taki prostokącik, a nie jakieś owale i tak dalej. Bo wydaje mi się, że w taką więcej zmieszczę niż w taką owalną. No i to tyle. Jeśli Wam się podobał ten filmik, łapa w górę, lecimy dalej. Trzymajcie się, jeszcze raz ciepło, cześć.